Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę, głoszenie Bożego imienia. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie u wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powołał Pan. Joela 3, rozdział 4-7. Zaciemnienie słońca i poczerwienie księżyca nie powinno być rozumiane jako katastrofy naturalne, ale nadnaturalne znaki zbliżającego się Dnia Pana. W czasach biblijnych wiele pogańskich narodów czciło ciała niebieskie jako bóstwa. Mojżesz przestrzegał Izraelitów, by tego nie czcili. W tym sensie proroctwo Joela przepowiada, że bożki narodów zostaną usunięte w cień, gdy Wszechmocny przybędzie na sąd. Joela 3:20 oddaje, że nawet gwiazdy utracą swoją moc i przestaną świecić wobec obecności chwały Pana, która przyćmi wszystko. Podczas gdy przyjście Chrystusa przerazi bezbożnych, jak sprawiedliwi zareagują na swego Zbawiciela? Jaka będzie zasadnicza różnica między postawą jednych a postawą drugich? Księga Izajasza, 25 rozdział i werset 9. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Joela 3:5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. W Piśmie Świętym wyrażenie wzywać imienia Pana oznacza nie tylko nazywanie się wyznawcą Boga, ale także poleganie na Jego obietnicach. Może także oznaczać zwiastowanie imienia Pana, pełnienie roli Jego świadka wobec bliźnich i opowiadanie im o tym, czego On dokonał dla ludzkości. Abraham budował ołtarze i głosił imię Boga w ziemi Kanaan. Mojżeszowi na górze Synaj Pan ogłosił swoją dobroć i łaskę. Psalmista wzywa wiernych, by składali dziękczynienie Najwyższemu i wzywali Jego imienia, głosząc narodom Jego dokonania. Podobne słowa są zawarte w pieśni zbawienia skomponowanej przez proroka Izajasza. Tak więc głoszenie imienia Pana oznacza również przekazywanie dobrej nowiny, iż On nadal panuje nad światem, jak również wzywanie ludzi, by postrzegali rzeczywistość w kontekście działań i charakteru Najwyższego. Oznacza ono także mówienie ludziom o łaskawym Bożym darze zbawienia danym ludzkości. Co dla Ciebie osobiście znaczy wyrażenie wzywać imienia Pana? Jak Ty to czynisz i co się wtedy dzieje? Dziękuję.